Yo, siemanko, z tej strony witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft. Na moim kanale ze mną dzisiaj jest Doktor Oty. Witamy was, słuchajcie, w kolejnym odcineczku z Tsunami Challenge. Słuchajcie, pod ostatnim filmem zostawiliście tak dużo łapy w górę, że udało mi się uratować Doktora Otywa. Pokonałem tego bossa creeperów całego i creepery wszystkie zniknęły z miasta. I słuchajcie, udało mi się właśnie doktora uratować. I dzisiaj będziemy kombinować, znaczy doktor już mniej więcej wykombinował, jak mamy uratować Bellę. A on ma tutaj jakiś plan, słuchajcie. A jeżeli filmik wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i wpadnijcie na vitoshop.pl, jeżeli chcecie fajne koszuleczki ze mną i z Bellą, i może kiedyś będą z doktorem Otywem, zobaczymy, słuchajcie. Jeżeli chcecie, dajcie znać w komentarzach. A my, słuchajcie, lecimy z dzisiejszym odcinkiem i musimy tutaj doktora zapytać, co dokładnie on ma w planach i jaki ma plan, żeby tutaj właśnie uratować Bellę. Także doktorze, słuchamy. Okej, słuchaj, Vito. Po tym, jak opisałeś mi swoją podróż, wszystko obliczyłem i udało mi się naszkicować mapę, dzięki której będziesz mógł odnaleźć Bellę. Miasto w podziękowaniu za uratowanie przed mutant creeperami zbudowało dla ciebie nowy statek, który możesz wyruszyć w tą podróż. Okej, słyszeliście. Doktor, słuchajcie, mniej więcej po tym, co mu opowiedziałem, obliczył moją trasę i tak dalej, wszystko sobie tam rozpisał, rozrysował i w ogóle, i wyliczył, gdzie mniej więcej może znajdować się Bella, także zrobił mi mapę, dzięki której będę mógł trafić w to miejsce, gdzie ją porzuciłem po prostu i będę musiał ją odnaleźć teraz. No a słuchajcie, miasto w podziękowaniu za to, że uratowałem ich przed tymi mutant creeperami, zbudowało mi fajny statek, dzięki któremu będę mógł popłynąć po Bellę i ją uratować. Także to jest nasza misja na dzisiaj, słuchajcie, uratowanie Belli. Mam nadzieję, że mi się uda. Jeżeli chcecie, żeby się udało, musicie zostawić łapeczkę w górę, słuchajcie. A ja lecę na plażę w takim razie właśnie do mojego statku i będę płynął w poszukiwaniu Belli. Będę szukał Belli, słuchajcie, tym statkiem. Także zobaczymy, czy się uda, także lecę na plażę. Okej, słuchajcie, już dosyć długo tutaj płynę, słuchajcie, tym morzem. I na mapie pokazuje mi mniej więcej, że już powinienem być dosyć blisko. Sami zobaczcie, znaczy tu chyba coś, a tu widać całą wodę, nie widać. Ale kurczę, doktor mi tak wytłumaczy, najgorsze jest to, że mój statek zaczyna się podtapiać tutaj, jak widzicie. Trochę słabo mi ten statek zrobili, ale jak wejdziemy tutaj na nasze gniazdo na tym, to patrzcie, widać tutaj już jakąś wyspę, więc być może to będzie tutaj, także musimy tam jak najszybciej podpłynąć. Problem jest taki, że mój statek zaczyna się podtapiać. Ja nie wiem, czy my wrócimy z powrotem, bo trzeba będzie ten statek jakoś naprawić, czy coś tutaj wykombinować, bo słuchajcie, będzie bardzo, bardzo ciężko. Ale ja płynę tam prosto, mam taki duży maszt, że słuchajcie, nic nie widzę z przodu, w ogóle nie wiem, gdzie płynę. Nic totalnie nie widzę, no ale dobra, jestem dosyć blisko tej wyspy, tylko że mnie nie przyładował tutaj w tą wyspę. Żebym ja dobrze tylko, słuchajcie, tutaj podpłynął. Okej, dobra, jesteśmy już bardzo, bardzo blisko. Zobaczymy, czy na tej wyspie znajduje się Bella i czy uda nam się ją uratować, jeżeli ona tutaj jest w ogóle. Dobra, czekajcie. Okej, dobra, o, jest, przycumowałem. Okej, wyskakuję stąd, z tego statku. Okej, wow, dobra, mam przy sobie kilo w razie coś. Także ja tutaj go się uzbroję w niego w razie jakiegoś niebezpieczeństwa. On, co to fajne, dobra, biorę sobie to. Okej, okej, to jest jakaś wyspa taka dżunglowa, słuchajcie. No mega, mega fajna wyspa, dobra, idziemy tu. O, ej, Bella! O, Bella, to ty! Cześć, co ty tu robisz? Cześć, odnalazłeś. Czemu ty jesteś zamknięta tu w jakichś kratach? No, słuchaj, tutaj w ogóle mnie schowała taka ośmiornica. Jaka ośmiornica? Ośmiornica nazywa się Oktopuska. Oktopuska? Tak. Co to jest w ogóle Oktopuska? Bo ty mnie nie zgubiłeś, bo ty na pewno myślałeś, że gdzieś mnie zgubiłeś. No myślałem, że cię zgubiłem gdzieś po trasie. Nie, ona mnie wzięła, wyciągnęła ze statku, tak mnie pociągnęła do wody. Tak? No i ja mnie cię to przytargała. I tu cię zamknęła? No, dobra, ja to czekaj, ja rozwalam te kraty teraz. Ale nie! Co? No nie, zepsułeś! Co zepsułem? Bo ona powiedziała, że jak ktoś mnie będzie chciał uwolnić i rozwalić te kraty, to ześlę tsunami ośmiornic. Co? No! Oh my god, no nie, to najgorsze, co może być, no, Bella. No, może być, a ja się ich boję, bo one nie mają takie macki, nie? Dobra, ej, Bella, to co my teraz zrobimy? Musimy zbudować sobie jak najszybciej jakąś bazę taką, która nas to obroni. No wiem, bo patrz, ja przypłynąłem tym statkiem, ale on się coś zepsuł i mi się potopił. Ojacie. Trzeba będzie go naprawić później jakoś, żeby stąd uciec. Dobra, w ogóle. No właśnie. Dobra, Bella, to co, zbieramy surowce i budujemy te bazy, co no, nie? Musimy coś musimy pozbierać to jak najszybciej ogarnąć. Czyli dobra, drewno. Tak, drewno i patyki by się nam przydały, więc potrzebujemy na pewno dużo. Aha. Drewna, żeby zrobić sobie patyki, żebyśmy mogli zrobić sobie, wiesz, jakieś tutaj siekiery i tak no dalej, nie? Uje, jeszcze ciemno się robi, co jest no, najgorsze nie, w ogóle. Nie, nie, nie. Oh my god, dobra, musimy to jak najszybciej ogarnąć, może w nocy one się nie pojawią.
Co? No nie wiem, one nie są wiesz? Same takie ciemne i ja się obawiam, że ciemne one są? Lubią Dobra, noc. To ja się boję tej nocy, no nic. Dobra Bela, będziemy musieli się gdzieś tutaj przekimać na chwilę i rano zbudujemy tę bazę, okej? Okay? Okay. To chodź do mojego statku tutaj z powrotem. Dobra, dobra. Nawet lecimy tu do mojego statku. I tutaj się schowamy, znaczy problem jest z tym, że za bardzo... Czekaj, bo tu nie można chyba tego przeskoczyć za bardzo. Czekaj, czekaj, może tędy. Czekaj, tędy. A, dobra. Okej, tędy da się wpłynąć, dobra. Tylko, że problem jest taki, że tu dalej nic nie możemy zrobić, Bela. Czekaj, 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 czekaj. Nie musimy to jakoś po tajniacku wejść, wiesz? Dobra. Czekaj, czekaj, ja tu muszę rozkminić. Czekaj, tu nie postawimy nic, ale dobra. Tym kilofem, a nie, nie rozwalę tego, okej. Czyli mamy problem. Nie, niestety nie będziemy na statku spać, wiesz? Chociaż czekaj, może... Jakbym tu przeskoczył. Nie, to nic nie da. O, a stąd? No nie, Bela, nie będziemy spać na statku jednak. Nie da się tam wskoczyć, chyba żebyśmy. Poczekaj. No to chodź tutaj. A czekaj, podbudujemy tutaj. A tu? Czekaj, dobra, czekaj, dobra. Musisz tak wskoczyć. Okej, okay, i tutaj, dobra. Tylko, że tam pod spód do mojej kajuty nie wiedziałem, więc musimy tutaj, Bela, przekimać jakoś. Dobra, więc kładziemy się, słuchajcie, przetrzymamy tą nockę i będziemy rano budować te bazy. Okej, słuchajcie, już się wyspaliśmy, więc jest elegancko. Teraz lecimy budować te nasze bazy. Zobaczymy, jak nam się uda. Zrobimy dzisiaj sobie taką podwodną bazę, jak ostatnio, pamiętasz? Tak, pamiętam. Jak ciebie nie porzuciłem, tylko jak ciebie porwała ta ośmiornica. No, no to takie bazy sobie zbudujemy. Dobra, czekaj, ja mam drewno, więc robię już tam crafting tutaj gdzieś. Dobra, a ja jeszcze tak, żebyśmy mogli sobie patyki. Patyki już mam, więc w sumie zrobimy sobie kamienne rzeczy, bo tu fajnie, bo mamy, wiesz, mamy rzeczy. A no właśnie! Mamy stone'a tutaj, więc kamienne będą spoczko. A to potrzeba jeszcze drewna, czy nie? Ja mam 8 patyków, więc chyba nie, chyba nie. Aha. Dobra, ale drewno nam się przyda do zbudowania takiej bazy, ale zrobimy sobie ją też głównie z kobla, myślę, nie? Dobra. Dobra, ja zrobię nam siekierkę, więc ty będziesz mogła zbierać drewno, a ja będę zbierał po prostu tego stone'a, okej? Okay? Dobra. Dobra, to masz tutaj siekierkę, ja już ci zrobiłem, trzymaj. Ojej. Trzymaj, Bela. Okej. Okay. Dzięki. Tutaj też mamy kokosy, widzę jakieś, nie. Kokosy? To są cocoa beans, no tak, kokosy tu są, dobra. O, będziemy mieli co jeść. Okej, okay, to ty zbieraj drewno, a ja zbieram tego stone'a. I z tego będziemy budować tą naszą podwodną bazę, okej? Okay? Dobra. Tutaj podbudujemy się pod tą wyspą, jakby pod wyspą sobie zrobimy taką bazę. Ale myślę, że to będzie team. Myślę, że to będzie naprawdę spoko. No i później, jak już pokonamy ewentualnie tą ośmiornicę i tą oktopuskę, tak. To będziemy, wiesz, musieli ten statek jakby naprawić tak, żeby wrócić do naszego. No chciałabym. Wiesz, chciałabym do naszego miasta. Tym bardziej, że mam mapę, więc myślę, że łatwo będzie nawrócić. I drogę już w miarę też pamiętam. No dobra, dobra, ja wydobędę też tutaj węgiel, bo nam się może przydać. Zrobimy sobie pochodnie jakieś fajne i tak dalej. Będziemy mieli rozświetlone elegancko. Aha, i przydałby się jeszcze piasek, bo potrzebne będzie szkło. Dobra, biorę się za piasek. Dobra, to tylko ja ci zrobię łopatę szybko jakąś fajną. Dobra. Poczekaj. Jak chcesz. Dobra, ja i jedzenie, Bela, by się też jakieś przydało, nie? Dobra, też biorę na siebie. Bierzesz na siebie to biorę wszystko? Biorę takie rzeczy. Dobra, masz łopatkę? Gdzie ty tu jesteś? Jestem za tobą. Masz łopatę, dobra, wydobądź ten piach i będziemy przepalać go, nie? Na szkło, bo tutaj, żeby zrobić podwodną bazę, to musimy szkło wysypać. Mhm. Dobra, więc dobra. Jak coś, to przepalaj tutaj drewnem, dobra? Dobra. Okej, okay, dobra, to ja węgiel mam już jakiś, więc tam spoczko. Masz tego drewna trochę? Mam! To daj, daj. Mam dość dużo. To daj z dwie sztuki. Masz wszystko. Dobra, wszystko mi dałaś, okej. Okay. Dobra, o. Przyda się. Okej, bo ja zrobię nam jeszcze skrzynię tutaj. Dobra. Żebyśmy mieli na luzaczku sobie. A ty jesteś pewien, że ty jesteś dobry nawigator? Ja jestem najlepszy. No, ostatnio jak było? Ale no. To ostatnio, bo no ostatnio mi trochę nie wyszło, no. No, no, no. Dobra, no. Ja schowam te rzeczy. Żebym ich nie zgubił tutaj gdzieś po trasie, to je schowam. Dobra, mamy trzcinę cukrową, więc z tego jakoś będziemy mogli ogarnąć może jakieś jedzenie. Nie pamiętam, będziemy musieli to pomyśleć nad tym. Dobra, ja na razie wydobywam jeszcze tego kobla i zaraz zabieramy się za budowanie, słuchajcie. Żeby tutaj cokolwiek zrobić, bo tak naprawdę nie wiem też ile tego czasu mamy, kiedy będzie to tsunami tych ośmiornic. Ona, Bela, ona nic nie mówiła nic? Nie. Po prostu, że jak ktoś rozwali te kraty, to już po temacie. No ale wiesz, one w sumie to jest ich one świat szybkie taki są, nie? Podwodny, więc... One szybko pływają. Mogą szybko pływać. Dobra, czekaj, to zrobimy sobie tak, żeby ta baza nam tutaj fajnie wyszła. Poczekaj, ja tu zanurkuję, zobaczę co tu jest. Mhm. Okej, okay, tu jest spoko temat. Temat? Więc w sumie tu moglibyśmy to zbudować. Tak mi się wydaje. To dobra, bo tu jest ja piasek, to, więc w sumie to by się tu zgadzało. Dobra, więc ja zbuduję nam tutaj już kawałek tej podwodnej bazy. Się nie utop. Dobra. Spróbuję się nie utopić. Może taką bardziej głębszą byśmy zrobili, he? No.
taką takie, dosyć głęboką. Uważaj, bo tu coś pływa. Właśnie widzę, że jakiś wariat mi tu... Ło, a śmieciarki no. przeszły. Kurczę, tylko masakra. Teraz źle tego kobla postawiłem i... Dobra, idę na ale poszukiwanie czekaj, może... jedzenia. Może się uda, może się uda. Dobra, czekaj. Tak, dobra, tego kobla wydobyłem. Okej, ja jeszcze głębiej spróbuję nam to zrobić, tylko... Nie wiem, jak mi się tu uda. To są właśnie te kokosy. A, kokoła. No. To nie, to nie są kokosy. A kokoła to jest co, czekolada? To jest, tak, kakao. Kakao, no to dobra, to będziemy wow, mieli kakao. Wow, kakaowiec. Takie coś jest. Dobra, to ja to zbieram. Dobra, ja ten dirtu spróbuję wydobyć, ale to będzie bardzo długo się robiło w ogóle wszystko. Ojej. Ciężko. Bo ja już nie mam jedzenia prawie. Znalazłam. O, to dobrze. Ja. To szukaj to jedzenie, bo ono będzie mega potrzebne nam. O nie. Ale o nie, prawie się utopiłem. Dobra, aż tak głęboko tego nie zrobię nam. Niestety. No to trudno. Muszę tutaj to ogarnąć w ten sposób. Dobra, i tu podwodną zrobimy tak. Okej, okay, dobra. Jedzenia? Koniec jedzenia? Nie ma na tej wyspie to, więcej to te, jedzenia? Musisz te, jak to, te ryby tutaj ogarnąć. O, czekaj, tylko jakiś znalazłem. Mieczyk musisz sobie zrobić. Poczekaj, ja ci zrobię. Ja też umiem robić. Umiesz to tutaj z kobla możesz zrobić, bo tam jest kobel ty w skrzynce. Nie, ja nic nie umiem robić. Myślałem, że nie umiesz nic. Nie umiem. Dobra, okej, ja tutaj wydobywam jeszcze tego kobla, bo go mamy mało dosyć. Więc mogłabyś mi pomóc w sumie, zrób sobie kilof. Znaczy ja mam jeden kilof, to mogę ci dać. No to daj. I mi pomożesz tego kobla wydobywać. Gdzie trochę. Ty jesteś? A tu, dobra. Tutaj. Bo jest nam potrzebny ten cobblestone. Dobra, to się śpieszmy. No, a co ja robię? Nie widzę, żebym się śpieszył. Wiesz, jak ciężko jest budować taką podwodną bazę? Tego naprawdę dużo materiałów potrzebujemy. Nie wiem, nie mam pojęcia, bo ja nie umiem. Bo to ty jesteś od tego. Ten piasek wydobywałaś już jakiś? Tak, przepala się. Przepala się? Okej, okay, no. Dobra. Teraz ja tutaj muszę zobaczyć, jak to zbudować. A wiesz co? Co? Bo ja bardzo tęskniłam za tobą. Mm-hmm, i tak dawno Pysi też nie widziałam. Aha. Myślałam, że mnie nikt nie uratuje i ty nie no, wpadniesz ale widzisz, na ten ja uratowałem. Coś. Ale kto ci pomógł? Sam na pewno na no doktor Otif mi mapę zrobił. Widzisz. W ogóle ja tam miałem fajną przygodę, ale to ci opowiem kiedyś, bo... Oż ty. Też miałem taki... Ciężki temat tam do ogarnięcia. Tak? No, ale dobra. To ci opowiem kiedyś tam. Teraz zobaczymy. Musimy się zająć zbudowaniem tej bazy. No, to ja buduję. Dobra, teraz potrzebujemy to ładnie tutaj zakopać. Ale tu by się przydało szkło, już by się przydało. Szkło dobra. Jest tam. Okej. Okay. Już mam jest. Bardzo mało jedzenia. Tak, są 3 sztuki tylko. Co? Więc... No, bo musisz... drewna było no, mało. No, wrzuć więcej drewna tam. Bo ja nie mam drewna. Bo ja muszę tu już. Zabudować to. A 3 sztuki to jest dużo, dużo za mało. No wiem. Dawaj, przepalaj to szybciej, bo ja muszę to szybko ogarnąć. Dobra, przepala a to się. Będzie bardzo ciężko. To dobra. Ja się przepali wszystko. Dawaj, jakbyś miała kobla, to już nie możesz go dawać. To mam. Dobra, ja tutaj to dawaj. To wyrzucam. Tu. Tu. Dobra, a ja to zabuduję to elegancko. Mam jeszcze 3 sztuki jakby co. Zobaczymy jak nam to wyjdzie. Dobra, musimy się Bela streszczać, bo to już naprawdę nie ma żartów. Nie, nie ma żartów. Nie ma żartów. Że my sobie tak długo będziemy budować. No zjadłbym, ale to zaraz na spokojnie. Najpierw tego, to szkło potrzebuję. No. Tutaj zobaczymy, czy tu nigdzie wody nie będzie. Dobra, jeszcze schody by się przydały, nie? Zrobić jakieś. Ale dobra, ja to zrobię, bo ty nie ogarniasz. Nie ogarniam. Idź mi zrób łopatę, szybko. Idź mi zrób łopatę, szybko. I za mało jedzenia wydobyłaś pewnie. I za mało jedzenia wydobyłaś. bo ja muszę mówić sobie, co ty mówisz, żebym ja zapamiętała. Dawaj tą łopatę szybciej. Nie ma kobla, dobra, to daj mi te zrobić. Patyki. Dobra, ja sobie zrobię, bo mam. Trzymaj, wyrzuciłam. Dobra, już mam. Oh my god, ale ty... To bierz, zrób sobie łopatę i dawaj, pomóż mi to przekopać to. Dobra. Lecę. Dobra, czekaj, tylko ja nie wiem jak my to... Dobra, tutaj będziemy mieli piachem najwyżej obudowane, ale to nic. Ważne, żeby tutaj wszystko było spoczko. Jak tu kobla nigdzie nie ma. Jak to nie ma kobla? O, jest, już widzę. Dobra, ja tutaj przekopuję elegancko, dobra. Tu już wszystko mamy git. Okej. Okay. Jak tutaj wygląda? To już chyba ostatni poziom, poczekaj. Crafting. Czy to jest ostatni poziom? To ja nie wiem. Czekajcie. I łopata. Tu chyba jeszcze jeden niżej. Okej, okay, dobra, super. Dobra, i tutaj wypełnimy to cobblestone zaraz, elegancko. A masz na tyle? No trochę mam tutaj. No dobra. Dobra, jeszcze tu zrobimy jeden niżej. To aż tyle możesz? Okej. Okay. Pek, no. Pek. Dobra, i teraz tak, zrobimy tu podłogę. I zaraz ja zrobię schody od razu. To rób schody. Na górę, dobra. Czyli robimy pek. Widzę cię, jak tam działasz. Dobra, okej, okay. I teraz tak, wow. Tu musimy zrobić schody na górę.
której strony, a tak... Zrobimy takie, po prostu. Aha, tak na ten. Dobra, rozumiem. Na zakładkę, bo ja... Dobra, okej. Okay. Teraz tu zrobimy sobie sufit jeszcze. No. Tylko tak, żeby się tu udało przejść. Dobra, tu się uda przejść. I tu się też uda. Okej, okay. Czyli spoczko nam wyszło to nawet w miarę. Okej. Okay. Tu mamy, czyli tu możesz zrobić drzwi. Gdzieś tutaj. Gdzie? Tutaj, może. Rozwalasz go? Tutaj zrób drzwi. No to rozwal. No. Uważaj, bo tu będzie ta. Co? Woda zaraz. Dobra. No, postawię, tu zrób, tak? I tu zabuduj to, nie? Później. Dobra. Dobra, czyli mamy wejście pod ziemię, okej, okay, baza podziemna już jest, podwodna tak naprawdę już jest zrobiona, mamy drzwi, wszystko jest elegancko. Teraz słuchajcie, tylko się jeszcze uzbroimy, prześpimy tutaj noc, przeczekamy noc, no i będziemy czekali na to tsunami tych ośmiornic, słuchajcie, zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Także mamy nadzieję, że nam się uda, słuchajcie, a my mamy nadzieję też, że wy w nas wierzycie, że nam się uda. Także słuchajcie, czekamy na tsunami ośmiornic. Okej, okay, słuchajcie, jesteśmy już gotowi na tsunami ośmiornic, o, ale patrzę z okno, co tu się dzieje? O my god, dobra, czekaj, pod wodę wejdziemy. Okay. Wow, ej, pod wodą jest tu spoko, ta podziemna, nasza tak? Podwodna baza jest mega, bo tutaj wszystko wow. Widać pod wodą. Ale dobra, idziemy na górę, bo widziałem, że tam górę też ogarnęłaś. O, z tej strony jest wejście. Jest. Elegancko. Wow, jak to super wszystko wygląda, znaczy super, to nie wygląda super. No, ale tutaj musimy, słuchajcie, strzelać. Patrz, one płyną teraz do nas, zauważyły nas. Ano? Oh my god, płyną do nas, słuchajcie, te ośmiornice. O nie, na ciebie. nie, dlaczego? To, o nie, Bella, dobra, ja uciekam pod naszą podwodną bazę. O, ja się podwodną bazy uciekam tutaj się schować. Ale one są mega mocne. Jo, patrz, a ty widzisz, to jest? Jak ja je biję? Ja je widzę spod spodu tutaj. Ej, one normalnie nurkują do mnie. O my god, co to się dzieje z Kacią? Masakra. Ja ich nie pokonam. Nie dasz rady im sama? Nie ma czekaj. Szans. A strzelasz czego, z łuku? Tak. I co, nie dajesz rady? No co ty, nie, jakbym w ogóle im nic nie robiła. Niemożliwe. Możliwe. No czekaj, musimy je tu... O, jest! Jedna poleciała. To tak jakby trzeba byłoby kilka razy. No, trzeba w ogóle ich dużo, nie? Załatwić, czekaj, dobra, strzelamy, może się uda się je załatwić, kurczę. Zanim przyjdzie to tsunami. Ej, one tu na zewnątrz, patrz, one chodzą po ziemi, o nie, Bella, pomóż, jak? Nie, zginąłem, pomóż mi, szybko. Pomaga. No pomagaj, bo one mnie zabiły normalnie. Nie dałem im rady, jakie one są silne. O nie. Dawaj tu na zewnątrz i mieczami je bijemy, bo dobra. Patrz, one tu pływają normalnie po tym. Chodzą. Nie będziecie mi tutaj bić. Dobra, czekaj, nie, musimy sfokusować. Jednak nie, jednak to był zły plan, no. Nie? Jednak to jest zły plan, jednak lepiej chyba z tej górnej bazy to robić. Dobra, czekaj. Dobra, strzelam do nich z łuku. Ale idzie na nas już to tsunami, Bella, nie damy rady. To trzeba się schować do tej podwodnej bazy. Dobra, trzeba biegnę. Się schować do tej podwodnej. Oh my god, dobra. Ja do nich strzelam, ale to nic nie daje, patrz ile ich mnie goni. Dawaj. Uciekam, dobra, uciekam od nich. Szybko. Uciekam od nich. Uciekam ja od nich, o nie, nie. Dobra, uciekamy, chowamy się do bazy. Jestem na górze. Nie ma sensu, dobra, chowamy się na górę. Czekaj. Dobra, udało mi się uciec, czekaj, ja tu mam. Patrz, ile ich tu jest. One tu będą wchodzić po tych drabinkach? Nie, no niemożliwe. Nie dały rady? No to byłoby, wiesz co? To byłoby grube. No. Dobra, patrz, czekaj, ładujemy jak w nich, dobra. Łatwo? Musimy je. Tak, stąd już spoczko. Szkoda, że nie mamy jakichś innych bro. Nie, bo we mnie strzeliłaś. Uważaj. Dobra, okej, załatwiamy je powoli, ale idzie już to tsunami, ale musimy uważać. Jezu, jakie one zwykłe. A tu kolejne te płyną. Nie, Bella, tego nie damy rady ich załatwić. Nie, tak. Patrz, jak ich jest. Nie strzelaj we mnie, proszę cię. A, to zło, co się podkłada. No nie podkładam się, tylko ty po prostu tak strzelasz. Ja nie wiem, co tu się dzieje, słuchajcie, tyle jest tych ośmiornic, że nie damy im rady. Nie, nie ma szans. To jest masakra jakaś. Przydałaby się jakaś lepsza broń, taka, co by ich rozwaliła wszystkich teraz, TNT czy coś. A nie masz nic statku. Nie ma. Czekaj, może w sumie jakbym poszedł do statku, no, może jakieś TNT może bym znalazł. Może ktoś od miasta coś zostawił, co? Czekaj, ja pójdę, dobra, ale jak ja mam tam pójść? Nie wiem. Czekaj, dobra, ja... Ja nie pójdę, nie dam rady. Nie? Nie dam rady, idzie nas tu z nami, słuchajcie, będziemy musieli tutaj się schować jakoś. Dobra, czekaj. Ale nie, bo jak ja wezmę TNT, ja się boję, że tu rozwalę naszą bazę. Ale dobra, czekaj, może mi się uda. Ani już się wlewa woda, już nie idę. Nie. Już nie dam rady pójść, dobra, już się spotyka, już za późno, słuchajcie. No nic, musimy do nich strzelać, może tymi strzałami się uda ich rozwalić, ale bardzo ciężko to idzie w ogóle wszystko. Trzeba dobra, kilka czekaj. Razy je pouderzać. No, ale to i tak wtedy. Nic nie daje, czekaj, a jak tak spłynę pod wodę. I co wtedy? Nie, jak one biją no z jakiego daleka. One czemu one z takiego daleka biją? To jest nie bez wiem. Sensu. No to jest... Dawaj, bo ja tu płynę, no z drugiej strony mi pomóż, tu gdzie ja płynę. Strzelaj w nich, a ja będę dobra. Próbował je bić. Czekaj. Ale nie strzelaj we mnie, dobra? Dobrze. Postaram się.
To strzelaj w te, co są bliżej ciebie. Dobra. A ja te spróbuję zaatakować. O, i odrzucamy je sobie przy okazji. No tak, tylko że to bardzo ciężko. W ogóle ja je biję i nic nie zabieram. Wow. Tak naprawdę. Wow. Bo one cały czas o nie! Biją. Ej, któraś mnie zrzuciła? A no, ona jest na górze tam, Bella. Co? What? Nie, to musimy... Nie, dobra, chowamy się, chowamy się do bazy. Czekaj, muszę stąd wypłynąć teraz. O nie, kolejna tu płynie. Nie! Nie, czekaj, szybko do bazy. Do tej podwody się musimy schować. Musimy tam to przeczekać, dobra. Ale jak? Czekaj. Nie wiem, jakoś trzeba tam wejść szybko. No nie, no przestańcie bić. Nie, no nie da się tam... Dobra, jestem w środku. Fajne. Ja jestem w środku, nie, ja się chowam tutaj. A ja? Dawaj, Bella, bo trzeba tu zabudować, chodź szybko. Dawaj do środka. Okej, dobra, jesteśmy, słuchajcie, schowani. Dawaj, Bella, tu pod spód. I tu musimy zabudować tutaj. O, czekaj, posuń się. Dobra, to ja tutaj wezmę. Dobra, musimy przeczekać jakoś to tsunami. Nie wiem, słuchajcie, widzowie, musicie nam pomóc teraz jakoś tutaj przetrwać. Zostawcie łapkę w górę, to na pewno, słuchajcie, to na pewno nam pomoże. Wymyślcie, co mamy zrobić, żeby usunąć te ośmiornie stąd i uciec z tego tsunami. Bo teraz nie mamy statku, nie mamy niczego, żeby stąd uciec. Także dajcie znać w komentarzach, co mamy zrobić. Zasubskrybujcie mój kanał i wpadnijcie na vitoshop.pl. My widzimy się jutro w kolejnym filmie. Trzymajcie się, bo pozdrawiam was serdecznie. Pa, pa!